Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na pierwszy materiał na moim kanale z gry Far Cry Primal, czyli nowej produkcji Ubisoftu, która jest opierana oczywiście na tym samym silniku co poprzednie Far Cry, czyli Far Cry 4, Far Cry 3. Myślę, że tutaj jest to troszkę monotonne z tego względu, że twórcy nie chcą wprowadzać nowych silników, nie chcą zmieniać troszkę tej rozgrywki, ale jako, że poprzednia rozgrywka się przyjęła, myślę, że nie jest to najgorsze zastosowanie. Z prawej strony będą się wam wyświetlały różne głupoty, jakieś tam jaskinie łowcy, co widzicie teraz, jakiś tam nóż, właśnie jakieś zdolności szamana, jakieś dziwne inne duperele. Z tego względu, że platforma Uplay, na której mam oczywiście tą grę, udostępnia nam możliwość odblokowania takich jakby ekskluzywnych rzeczy za punkty, które na tej platformie się znajdują. Ja miałem sporo tych punktów, więc wszystko sobie tu w miarę odblokowałem, co było oczywiście potrzebne, bo była jakaś rzecz, która nie była potrzebna, nie widziałem sensu jej odblokowywania, więc... Tak mamy, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej kontentu. Również chciałbym zaznaczyć, że tutaj dziękuję serdecznie samemu studiu Ubisoft, dzięki któremu jestem w stanie zagrać w tą grę, bo oczywiście kopię gry otrzymałem od nich. Również otrzymałem dodatek polowanie na mamuty czy coś takiego. Na razie nie wiem zbytnio jeszcze co to jest, zobaczymy sobie zaraz wspólnie. A w tym momencie rozpocznijmy sobie gierkę. Wszystko jest, widzę, animacje przeszukiwania. Nie wiem kompletnie, co to jest, napisy polskie. Poziom trudności, normalny, jak najbardziej, tak? Co więcej, nie ma do wyboru języka z tego względu, że z tego co wiem, na potrzebę gry został stworzony nowy język, bo wiele osób się burzyło, czy będzie to na przykład po polsku, że głupio jakby gadali po polsku, jakby ktoś zrobił dubbing, że nawet po angielsku jakby gadali byłoby głupio, bo to jest oczywiście, to są czasy prehistoryczne, więc cofamy się lekko w czasie. Więc postanowili wymyślić nowy język, taki specjalnie dla tej gry. Zobaczmy, jak im to wyszło. Podróżujący lindzia, tak? Lindzia. Zawieszają wysoko na drzewach sakwy. Aha, rozumiem to, co się w danych latach działo. Tysięcy lat przed naszą erą. Okej, okay, niech będzie. Centralna Europa. Aha, środkowa, może też być i tak. W takim razie rozumiem, że zaczniemy od polowania na mamuty. W sumie mamuty nie najgorzej wyglądają tutaj.
Widzę, że mam jakąś dzidę, on ma łuk. Może też będę miał łuk. Widzę, że wszyscy mają podobne wyposażenie. Mam nadzieję, że mam na pewno identyczne. Chciałbym. Znaczy, tylko jedna osoba ma łuk, a ja bym jeszcze chciał łuk. Wybrał sobie mamuta. Fajnie, ten po środku. Fajnie, że są jego koledzy naokoło. Taki trochę głupi pomysł, nie powiem. Aha, i na lewo jeszcze jest jeden. Okej, czy ja się tak nazywam? Wcinają jakieś zielsko. W końcu były roślinożerne, więc jakby nie patrzeć. Okej, gierka wygląda też ładnie, więc to mi się na pewno podoba. Lecimy dalej. Czy ja mam jakiś ekwipunek przy sobie w tej chwili? Nie jestem w stanie nic zmienić. Nowe misje Legenda Muta dostępne u Szamana Tensei, a po ukończeniu misji Atak Udam. Nie wiem kompletnie co to jest, ale zobaczymy. Zobaczymy na pewno z czasem. Mamuty nadzwyczaj spokojne. No tak, znaleźć mojego mamuta, no w końcu... Typowa strategia. Niam, niam. Idziemy. Hai, to tak trochę po japońsku bym powiedział. Nie wiem w ogóle jak ten język ma się nazywać. Nowa skóra jaskini doskonałego łowcy nakłada na twoją jaskinię po ukończeniu Szamana Tenseja, władca zwierząt i budowaniu chaty zbieraczki Saili. Boże, nie jest tam nikogo z tych postaci, żadnej. Skorzystanie z nowej skórki może wymagać powrotu do menu głównego, okej. Co, masz zapalające strzały, czy co? Co, lecimy na niego? Lecimy, dobra. Aaaa! Przytrzymać, dobra, dobra, nie znam jeszcze mechanik. Mogę się leczyć. Czym się tu leczę? Coś zjadłem, okej. Co mam zrobić? Nowy nóż kapala. Aaaa! Wow! Jebut, gińcie tu. Dawać go tu. Wszystkie włócznie twardo w niego wbijamy. Muszę czekać, aż mi się odładują. Bęk w dupala. O, może sobie jeszcze jakiegoś tu orła upolujemy. Masz. Nie ma atakowania, nie masz, pszczółko. Już? Jeszcze nie. Dajcie mi jakieś włócznie, to go poatakuję. Dobra. Już? Masz jeszcze jedną. Śmiało gin. Nie było to zbytnio wymagające. Po prostu nabiłem na niego kilka włóczni. Dobre łowy, najlepsze łowy. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy są te same dzidy, które ja biłem. Holy shit. Co ja mam zrobić? Smacznego. A, no to nie mamy dwójki. O, nie mamy dwójki ludzi, dziękujemy. Fajne polowanie. Mieliśmy się najeść, a tak naprawdę straciliśmy dwójkę ludzi. Shit. Straci przytomność? Nie, jeszcze niżej lecimy. Far Cry Primal. Proszę bardzo. No cóż, zaczęliśmy całkiem przyjemnie, nie powiem. Widzę krew, to na pewno. Okej, okej, okej. A... tak trochę się chyba na coś nabił. Jej, ma całe zakrwawione ręce, dostałem czysty naszyjnik. Jak to? I jeszcze teraz go dotykają, on cały czas będzie czysty. Aha, czyli to ja jestem
tym poszukiwaczem, tą światłością, która ma przyjść do nich, tak? Okej, okay. Teraz jest sens. To co, on mi nie da tego w końcu? Co, mam jakieś w ogóle rękawice z pazurów wilka, czy co to ma być? Cały czas czysty. No to go pochował. Ciekawe, że przygotowali sobie tyle włóczni po drodze. Osiągnięcie droga do Oros. Dobra, trzeba łuk, ale co ja mam zrobić? Jakieś... Zbierz materiał do wytworzenia łuku. To mogę zbierać? Mogę zbierać trzcinę. Akcja zakończona i kolejne 10 punkcików na konto. Dziękuję serdecznie, będzie do wykorzystania kiedyś. Dobra, łupek. Jak się zbiera łupki? Czy tutaj? Z tego łupek zdobędę? No bądź łupek. Dobra, to dwa głupki sobie zbiorę. Potrzebuję jeszcze jednej trzciny. Tu jest i potrzebuję drzewo olchowe. Dobra. A które to będzie? To będzie drzewo olchowe, tak? To musi być drzewo olchowe. Aha. A czym on to uciął? Ręką? Czy co to miało być? Jeszcze nie mam przecież. Aha. I żeby otworzyć menu craftingu. Wow! Holy shit! To jest moja postać, rozumiem. A te postaci? Czy to mi się odblokuje dopiero? No dobra, powiedzmy, tu jest jakiś łuk jeszcze, długi łuk. Nie potrafisz jeszcze wytwarzać długich łuków. Czemu? Aha, bo muszę mieć jakąś chatę Jaimy? Chryste, co tu jest? Szpon do wspinaczki. Nosidło na maczugi. Holy shit. A czemu jest jeden łuk? Aha, bo mogę ulepszyć, kiedy będę miał jaskinię Takara na poziomie pierwszym, południowy skalny pył, jakiś południowy kamień. Okej, okay. Niech będzie. Ale se zrobiłeś łuk. No nie powiem. Całkiem nieźle mu to wyszło. Czy celowanie i strzelanie jest tak jak kiedyś? Tak jest. Aha, zdejmij R-ką. Mam 7 strzałów, niezbyt wiele. Polować, ale gdzie ja mam iść? Aby skutecznie polować, powoli zbliż się do ofiary, naciśnij C, aby kucnąć. Logiczne. Przesiń V, skorzystaj ze wzroku łowcy i podświecić pobliskie zwierzęta oraz ślady krwi. Nie podchodź za blisko, niektóre zwierzęta uciekną, jeśli cię zauważą. Brzmi sensownie, mam jakąś włócznię, kozicę. Tutaj jest ten. Tamto jest chyba kamień. Dobra, chodźmy dalej. Nie wiem, czy cokolwiek tu znajdę, nie wiem, czy w ogóle w tą stronę powinienem iść. Więc przejdę się i zobaczę. Aha, czyli tylko na chwilę mogę odpalić sobie ten wzrok łowcy. Pytanie, gdzie te kozice mają być? Czy ja tędy powinienem iść, czy tam dołem raczej? Nie wiem, czy to drzewo też powinienem zbierać, czy mam określoną jego ilość w ekwipunku, czy nie. Może powinienem zacząć. Takie mam wrażenie. Więc będę zbierał. Co mi tam? O! Aha, dobra. Jeszcze niżej? Czyli co, muszę celować aż w głowę? Okej, czyli tu nie ma systemu opadania zbytnio. Albo to jest po prostu zbyt krótki dystans. Cóż, w każdej grze trzeba się nauczyć, jaki jest ten dystans i go mniej więcej sobie określić. Teraz już mniej więcej wiem. Gdzie ona tu padła? Tu jest. Oskuruj kozę. Nie mogę się uleczyć. Dobra, tu widzę jeszcze dwie. Więc nie ma problemu. Nie wiem czemu jedna łaziła tu na dole, jej nie widziałem. Weźmy sobie tą kuzę. Bang. Jak najwięcej doświadczenia, żeby oczywiście móc podekspić jak najszybciej postać. To mi się podoba. Standardowo oczywiście używamy noża, którego tak naprawdę nie mamy. Więc to mnie nawet nie dziwi. I tu jest ostatnia koza. Tu jest w sumie jeszcze jedna, ale po co się tam bawić zbytnio. Nie wiem, co będę miał dalej do zrobienia. Poluj i zdejmuj skórę i tyle. Aby zdobywać pożywienie. Znajdź schronienie. Tu widziałem skałę, czy ja na to mogę wejść? Zgaduję, że tak. A, nawet fajnie, wszystko jest. A to? Aha, to jest jakieś już gotowe miejsce do spania. Twarde drewno.
Okej, czyli dobrze zbierałem to drewno olchowe. Jeszcze się przyda. Nie powiem, że fajnie tak w takiej epoce kamienia, powiedzmy, łupanego sobie troszkę podziałać. Zaraz pewnie okaże się, że jakieś głupoty gadam czy coś, ale co tam. Troszkę patyczków, wszystko sobie przygotował. Więcej patyczków, też tak chcę rozpalać ognisko. Tam w ogóle jakąś miskę ma z czymś, nie wiem co to ma być. Wygląda trochę jak jakiś mak albo piach, nie wiem jak to określić. To już szybko poszło. Czy mam jakieś interakcje z ogniem? Nie mam. Maczuga, żeby nosić ogień. Okej, czyli kolejną rzecz mi odblokowali. Aha, czyli ulepszając zwiększę obrażenia. Spoko. W sumie mogłaby też za siekierę trochę posłużyć. No ale uderzenie ma niezłe. Aha, i mogę nią też rzucać. Nie chcę. Teraz zapalimy sobie maczugę. Okej. Podążaj za śladami ninja. Ninja. Aha, od razu widzę ich ślady, spoko. Aha, wystarczy raz uderzyć, bo to się zapali. Nie najgorzej, na pewno. O, bęk. Co to jest? A to jest ten tygrys, dobra. Przez chwilę myślałem, czy wyjąć łuk i w niego strzelić, ale wiem, że zbytnio by się to nie opłacało, bo pewnie będzie jakoś fabularnie. Aha, tu jest... Jak to jest robione? Tędy. Jak głupol chciałem zeskoczyć, typowo. O, a mogę sobie, proszę, pięknie zjechać po krzaczkach. I nie stracić głupio zdrowia, bo nawet nim czym nie zginął. Czy jest tu coś więcej? Tu się coś pali. Poszukiwanie. Tu walka. Ślady uciekać. Fajny język. Taki typowy. Dobra, lecę dalej. Tam coś jest dalej. Wilk chyba. Albo... nie, wilk. Silny ninja. Podobno byli słabi, a to my jesteśmy ich tak jakby zbawcami. Możesz użyć... aha, możesz użyć tego, by nią wymachiwać. Won. Idź sobie stąd. Nie chcemy, żebyś mi przeszkadzał. Już! Idź sobie stąd. Nie chcemy cię tu. Dobra, dalej. Tu jest jeszcze jeden. Idźcie sobie. Okej. Na górę. Tu już ich nie będzie. Tu już ich nie będzie, tu już będzie spokój. Tutaj podkumam to, a kontrolem mogę się leczyć. Nie, nie mogę się leczyć, bo się odładowuje zdrowie. Czyli działa ten sam system co w Far Cry 4, że jeśli mam połówkę, czy jedną drugą, czy jedną czwartą, połówka, a jedna druga to samo. Głupol. Mamy ognisko. Poszukiwanie. Aha, ja za takie głupoty dostaję doświadczenie. To rozumiem. Cały czas to sama misja. Co, do wody mam iść? Mam iść do wody, jak nic. Czyli zgaszę pochodnie. W tym momencie mam zwykłą maczugę. Wow, nawet jest... nawet wygląda, jakby była rzeczywiście palona. Jestem w szoku. Co tu jest przeszukiwanie? Aha, jakieś kości zebrałem. Tłuszcz zwierzęcy. Sakwa jest pełna tych przedmiotów. No, sorry, no, tak to bywa, że jest pełna. Jakieś kolejne rzeczy. Twarde drewno.
Tu dalej nic. Mogę łuk wyjąć? Łuk jest pod dwójką, dobra, czyli maczuga jest pod jedynką. Sensownie. Duży ogień. Tu znowu chyba jakieś zabite zwierzę? Nie. Dobra, tu coś mamy. Co doświadczenia? Przyjdzie, oprze maczugę, ja dostałem doświadczenie. Chcę tak zawsze. Więcej rzeczy. Sakwa pełna tych przedmiotów. To jest co? Co ja mogę z tym zrobić? To się podświetla ewidentnie. Ja nie wiem, czy mogę to podpalić, czy... Może mógłbym to podpalić na przykład maczugą, gdyby się paliła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu by mi się znowu zgasiła maczuga. Wow, nawet są jakieś, nie wiem, jak to, szczurki? Mogę cię walnąć? Nie mogę. Nie mogę polować na szczury. Dosyć słabo. Gra nierealistyczna, chciałbym móc polować na szczury. Czy oni tędy łazili, czy nie? Tak. Aha, to są krzaki, myślę, że tam ludzie stoją. Chociaż może to nie jest szczur, może to jest mysz. Raczej mysz. Która sobie spierdziela. Okej, nie przeszkadza mi to. Niech sobie biega. Kolejny punkt. Chyba nie znajdę zbyt szybko tych ludzi. Nietoperze, teraz tu na dół. Tam kolejna mysz. Strasznie pusta ta jaskinia, nic tu nie ma. Zostawili po sobie jakieś małe ognisko i to w sumie tyle. O, woda. Tak jak myślałem, że będę miał okazję popływać sobie pod wodą. Jakieś ryby tu pływają, albo raczej ich cienie. Może popływajmy sobie bardziej na wierzchu, może w ten sposób zróbmy to. A to jest ten tygrys. Tak? A on sobie niesie jakiegoś człowieka? Tak mam to rozumieć? Może wolałbym pod wodę, żeby mnie aż tak nie słyszał. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, zakładam, że nie. Tak zazwyczaj bywa. Aha, już się moja postać lekko męczy. Możemy tu wyskoczyć. Zakładam, że zaraz dojdzie do starcia z panem tygrysem, bo coś widzę tutaj, trupy ludzi. Chociażby takiego. Właśnie. I dojdzie do jakiegoś mojego starcia z panem tygrysem. Teoretycznie zaraz mógł z łuku skorzystać. Proszę, te refleksy świetlne. Jak to ślicznie wygląda. Kraina Oros, proszę bardzo. Któż by się spodziewał? Szwalim szalam. Takar hasam. Saila. Tigri czała su tii bajamartis. Tigri udam daf. Udam szaus. Dawsam. Utakar bulimuan. Ku, ajka głaszta. Miał cztery uszy. Jakiś mutant. Mi kała. Ahatra. Guama. Guama.
Sajla. Do zapamiętania. Twoja sowa. Ło, nie mam jeszcze sowy, halo. Czyżbyś mieszkała sama? Fajne masz domostwo. Widzę, że fajną masz też tam z tyłu kanapę do siedzenia. Widzę, że masz miski do jedzenia. Jagódki. Co tam, że gdzieś ma, nie wiem, przebitą skórę? Chrup, chrup. A to są chyba te potwory, tak? Jak mam to rozumieć? Udam Shajan. Winja Damsha. Hugujara. Udam Pai Hu Winja Huguana. Winja Haiwa Guasha. Santamsha Orosu. Tigre dansa dobo. Sakwi. Ay. Walta lauba akista. Mi barra. Ha, czyli to jest taka otwarta jaskinia. Nie, nie no, to co muszę powiedzieć, to na pewno to, że gra wygląda obłędnie. Tu coś się świeci. Podpaliłem się? Jak głupek. Skład nagród, co to jest? Skład nagród to miejsce, gdzie magazyny są twoje zasoby i przedmioty. Poszukaj na mapie ikony, dostęp do składu nagród możesz szukać w swojej wiosce, bądź przy przyjętych placówkach, stosach i ogniskach. Gdy przyjmiesz placówkę i gdy powiększa się twoja wioska, zebrane... przedmioty zostają przeniesione do składu nagród automatycznie. Zbieraczka Sajla będzie każdego dnia przekazywać ci nowe przedmioty, jeśli budujesz jej chatę. Za chatę drugiego poziomu odwdzięczy się rzadkimi przedmiotami. Często zaglądaj do składu nagród i zabieraj potrzebne rzeczy. Czyli dostałem jakieś tutaj... krzaczki. Mogę sobie zabrać trochę, o. Mogę sobie trochę, nie wiem, jakiś rzadki północny liść, czerwony liść. Tu mam jeszcze zielony liść, to nawet nie muszę po nie wcale iść. Jak mi się zrymowało, nawet mi się nie czuje, jak mi się rymuje. My god. Weźmy sobie wszystko to, nie wiem co to jest. Noże do rzucania, pas na noże. Spoko, nóżka pala. Takie dwa właśnie dostałem, więc to mi się podoba. Mięsa mamy. To jest krzemień. Nie mamy zbyt dużo krzemienia, więc sobie go weźmy. Drewna mamy full. To jest tłuszcz? Tłuszcz zwierzęcy. A co to jeszcze? Skóra zwierzęca, kościół i pszczół. Gliniane naczynia. Zasoby. Wow. Dobra, nie chcę czytać, nie chcę sobie spoilerować. Głębokie rany, zaczynamy tą misję, będziemy musieli oddać to oczywiście. Jak już sobie to uzbieramy, nie wiem czy będziemy musieli iść czy nie, bo zielone liście już mamy. Póki co, w tym momencie kończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam będzie podobała seria, że się podobał wam ten odcinek. Jeśli tak, oczywiście zostawcie swoją ocenę, zostawcie komentarz. Póki co, dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!